trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Maciej i Rokes, Jewtuszko na gali EFM Show 2. Maćku, ja wiem, że trochę chyba nie twoje klimaty, jak na tym ważeniu i ta przepychanka z Normanem, prawda? Nie do końca się w tym odnajdujesz. Nie, niepotrzebne rzeczy to są, nie lubię takich sytuacji, nie chcę takich sytuacji, ale no naprawdę ciężko, że tak powiem, nie odpowiadać na takie zachowania. Gdy przyjmowałeś walkę z Normanem, spodziewałeś się, że to może się przemienić troszeczkę w takie show, gdzie będziecie po prostu, czy będziesz popychany, gdzie ktoś będzie ciebie atakował słownie, zanim jeszcze wejdziecie do klat? Wiesz co, unikałem tego i w miarę wydawało mi się, że tak będzie, nie? No, ale widać, że wiesz co, dzisiaj pokazał, że nie wiem, czy on dostaje jakieś ekstra, wiesz, pieniądze, żeby coś takiego robić, może tak jest, wiesz o co chodzi, no i... No i sprowokował mnie, udało mu się, no, gratulacje. Powiedziałeś mu wprost, stojąc na scenie, że zaatakował cię głową, ty poczułeś takie uderzenie w nos i to cię sprowokowało do tego, żeby mu sprzedać cios. Nie cios, no, dynamicznie odepnąłem go ręką w twarz. Okej, bardzo mi się podoba to, jak to nazwałeś, no, ale faktycznie z boku wyglądały jak typowy Stockton slap. Tak, dostał slapa, byłem jak Nate Diaz, slapa go uderzyłem, wiesz co chodzi, tyle. Maćku, a w ogóle sama impreza, oprawa i to, że jesteśmy w Bułgarii, a nie gdzieś w Polsce, to ci się podoba? Dobrze wygląda, no spoko, cieszy mnie to, no powiem ci, że fajnie, fajne miejsce, zajebista hala, wszystko to dobrze wygląda, nie? Muszę cię dopytać o szczegóły techniczne walki, bo powiem ci, że ja już się zgubiłam w tych informacjach prasowych i tym, co do nas dociera. W końcu walczycie na gołe pięści, w małych rękawicach, dużych rękawicach, weź ty mi powiedz, bo ja już nie wiem. Jutro się dowiesz, oglądaj to jest galę. Niespodzianka. Tak, to jest... No galę będę oglądać na pewno. Tak. Dobra, to jeszcze w jakiej wadze? W jakiej wadze? 80 kilo się bijemy. Okej. Okay. I jak to ścinanie? Bo widziałam, że u ciebie to chyba nie było większych problemów. Z Normanem to bywa różnie. Wiesz co, no kilka kilo było, wiesz o co chodzi. Nie oszukujmy się, miałem krótki czas. Można tak powiedzieć, cały czas trenuję, ale nie byłem, wiesz, w treningu. Tak naprawdę miałem 3 tygodnie, żeby to wszystko zrobić. Zrobiłem tą formę niecały tam miesiąc, bo taką dostałem informację mniej więcej miesiąc przed galą, że czy wezmę tą walkę, bo Norman się nie chce tu z kimś bić w MMA. No ale powiedziałem, że jak zaproponowali boks, powiedziałem, że nie ma problemu, bo cały czas boksuję, więc wiesz o co chodzi. No, wziąłem w ciemno. Czy ten ostatni miesiąc wyglądał tak, że tylko i wyłącznie boksowałeś, czy trenowałeś sobie swoim trybem? Nie. Pojechałem na obóz kadry bokserskiej BKS-u Skorpion i Zachodniopomorskiego, więc siedziałem cały czas, że tak powiem, w Szczecinku, trenowałem. No, 3 tygodnie solidnie przytrenowałem, sparowałem z Łukaszem Staniochem, pięściarzem czołowym Polski w Babilonie się bije, moim kolegą, serdecznie mu dziękuję za tam, że mi pomógł. No i wszystkim chłopakom ze Skorpiona, tym młodym, wiesz, dynamicznie rozwijającym się chłopakom, którzy chcieli mi urwać łeb. To, że wziąłeś walkę na EFM-ie, trochę zaskoczyło niektórych fanów, bo sporo z nich spodziewało się, że zobaczy ciebie na Fenie w Szczecinie. Nie dogadaliście się, nie ma już w ogóle rozmów z Fenem, masz zamiar u nich wystąpić? Jak to wygląda? Wiesz co, no, no tak wyszło po prostu. No, ciężko mi powiedzieć, czemu tak wyszło. No. A organizacja sami, sami możesz sobie powiedzieć, czemu tak wyszło. Możemy spróbować. No dobrze. W zasadzie to... Artur jest następny. Mogłeś być trochę spokojniejszy na tych ważeniach? Od Artura się uczyłem. No dobrze, to ostatnie pytanie. Maćku, to ile jeszcze będziemy mieli przyjemność oglądać cię w sportach walki? W boksie dopiero zaczynam. Już Artur szuka rywala, ja pasuję mu. A myślisz w ogóle już o tym, żeby się tak oficjalnie pożegnać z MMA? Tak, tak. Taką walkę chciałem robić pożegnalną jakoś w Szczecinie i prędzej czy później na pewno zrobię. Będzie to jakiś każuł bez nogi, bez ręki, wiesz. Chciałam zapytać o wymarzonego rywala, ale jak już mi powiedziałeś o tym Kale, no to chyba, to ja już chyba wszystko wiem. Ja ci serdecznie dziękuję za rozmowę. Udanej walki. Nie dziękuję. Pozdrawiam.